zbiory jednego z największych polskich kolekcjonerów, Stanisława Leduchowskiego, można podziwiać w Zamku Dzikowskim. Kolekcja tego znawcy kultury szlacheckiej, białej broni, historyka sztuki, estety i poety tworzy wystawę zatytułowaną Krzemieniec Ateny Wołyńskie, miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji Stanisława Leduchowskiego. Ta wystawa poniekąd odpowiada tej postaci. Zazwyczaj taki jest, że kolekcjoner do swojej kolekcji daje swoje serce, swoją pasję, swój umysł i tak jest w tym przypadku. Kolekcja, na którą składają się m.in. cenne grafiki, mapy, medale, przedwojenne zdjęcia, karty pocztowe, plakaty, opracowania naukowe, dotyczy Krzemieńca, miasta na Wołyniu, które było nazywane Wołyńskimi Atenami. W XIX wieku dzięki Liceum Krzemienieckiemu, które stworzyli Tadeusz Czacki i Hugo Kołłątaj, stało się stolicą nauki i kultury. W tamtej pierwszej sali jest historia Krzemieńca, no i trzech głównych bohaterów, którzy stworzyli to liceum, czyli Tadeusz Czacki, dyrektor, realizator tej idei, którą właściwie wypracował Hugo Kołłątaj. A patronował im książę Adam Jerzy Czartoryski, który był kuratorem wileńskim i Krzemieniec podlegał pod kuratorię wileńską. Drugim bohaterem kolekcji Stanisława Leduchowskiego jest Juliusz Słowacki, który urodził się w Krzemieńcu. Właściciel tej bezcennej kolekcji zgromadził z wielkim znawstwem i zamiłowaniem zbiory związane z biografią i twórczością tego wieszcza narodowego. Tutaj mamy w tej gablocie listy syna do matki. No i dużo miejsca jest poświęcone sprowadzeniu zwłok Juliusza Słowackiego z Paryża do Polski, na Wawel. To było wielkie ogólnopolskie wydarzenie. No i z tej okazji ukazały się plakaty. Między innymi właśnie widzimy porządek obchodu przeniesienia zwłok Juliusza Słowackiego na Wawel. Obok jest odezwa obywatele, Juliusz Słowacki wraca dziś na ojczyzny łono. Tak to jest sformułowane. No tu jest dużo takich rzeczy, które są no, dziś unikatami. Jak mówi Stanisław Leduchowski, prezentowane eksponaty to dorobek wielu lat. W wyniku I i II wojny światowej nastąpiły wielkie straty, szczególnie II wojny światowej. Także to są dzisiaj już rzeczy bardzo rzadkie. No ale ja tym zainteresowany, no, mogłem jednak coś uzyskać, czy na aukcjach, czy w antykwariatach. Także to wymaga wielu lat pracy, to nie można tego zebrać w krótkim czasie. Także sama decyzja nie wystarcza, trzeba jeszcze mieć trochę czasu, no i wytrwania. Należące do kolekcjonera pamiątki w ubiegłym roku prezentowane były w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Krążyły po Polsce, teraz trafiły do Dzikowa. Dlaczego właśnie tu? Jednym z założycieli Liceum Krzemienieckiego był Tadeusz Czacki. Tadeusz Czacki, który był rodzonym bratem matki twórców, współtwórcy w zasadzie kolekcji dzikowskiej Jana Feliksa Tarnowskiego. I Tadeusz Czacki odwiedzał tutaj w Dzikowie swoją siostrę i Tadeusz Czacki był jednym z intelektualnych przewodników żony Jana Feliksa, czyli Walerii Zastrojnowskiej, która razem z mężem stworzyła dzikowską kolekcję. Stąd mamy w dzikowskich zbiorach kilka portretów Tadeusza Czackiego. W naszej bibliotece jest oprawiony w ramę biblioteczną jego popiersie, więc ten związek Dzikowa i Czackiego sprawił, że można mówić o związku między Dzikowem a Krzemieńcem. Wystawę można oglądać do 10 marca. Dlaczego? To tytuł książki napisanej przez Katrinę Ripley. Skąd pomysł na taką książkę? Otóż u wielu małych dzieci można zaobserwować głód wiedzy. Zadają one niezliczone ilości pytań, a znalezienie odpowiedzi na wiele z nich bywa czasami bardzo trudne. Czy faktycznie tak trudno znaleźć tą odpowiedź?
Okazuje się, że należy do dzieci mówić w taki sposób, aby rozumiały. Jeśli nie zrozumieją nas, będą powstawały kolejne pytania dlaczego, dotyczące tego samego zagadnienia. W książce Katriny Ripley zawarte są pytania i odpowiedzi dotyczące takich tematów jak przyroda, nauka i świat. Jest to doskonała książka, która już nadaje się dla młodszych przedszkolaków, gdyż pozwala im lepiej zrozumieć otaczający je świat. Wiele pytań w tej książce zaczyna się od słowa dlaczego. Autorka pogrupowała te pytania w 6 działach. Dotyczą one odpowiedzi na przykład na takie kwestie jak sen, kąpiel, przebywanie w kuchni, na dworze, czy też związane są ze zwierzętami. Dlatego też po tą pozycję można sięgać wielokrotnie i przypominać dzieciom o interesujących je zagadnieniach. Informacje, które zawarła autorka w tej książce, są dopasowane do wieku czytelnika, dlatego też autorka posługuje się bardzo prostymi zdaniami, jednocześnie przy tym stosując słownictwo naukowe, gdyż chce wzbogacić wiedzę małego dziecka. Aby zaciekawić młodego czytelnika, książka dodatkowo wzbogacona jest dużą ilością ilustracji, których zadaniem jest ułatwienie omawianego zagadnienia. Jest wiele spraw, które dla najmłodszych dzieci są bardzo ważne i są im bliskie, natomiast dla wielu dorosłych są to sprawy błahe i niemądre. Dlatego też autorka tutaj porusza na przykład taki problem jak skóra pomarszczonych rąk. Wiadomo, że dzieci uwielbiają bardzo długo przebywać w wodzie, dlatego też efektem takiej długiej kąpieli będą pomarszczone palce. Na szczęście jest to tylko chwilowy efekt. Książka Dlaczego zaspokaja ciekawość malucha, ale jednocześnie pobudza go do zadawania kolejnych pytań po to, aby lepiej rozumiał otaczający go świat. Uważam, że pozycja jest warta uwagi, nie tylko ze względu na to, że dziecko wiele się z niej dowie i nauczy, ale również ze względu na sposób, w jaki Katrina Ripley podaje nam te informacje. Książkę tę polecam wszystkim tym, którzy troszczą się o rozwój intelektualny swoich dzieci oraz pragną z nimi spędzić wolny czas w sposób miły i ciekawy. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza na wystawę fotografii autorstwa Sebastiana Wójcika, zatytułowaną Autostopem na Saharę. Sebastian Wójcik ma 30 lat i jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od momentu zakończenia studiów intensywnie podróżuje. Jako środek ku temu wybrał autostop. Zdjęcia widoczne na tej wystawie pochodzą z jego najdłuższej i najbardziej niebezpiecznej podróży, jaką była wyprawa autostopem do Maroko na Saharę. Wokaliści, którzy chcą zmierzyć się w kolejnej edycji konkursu Wygraj Sukces, swój udział mogą zgłaszać od 1 lutego do 15 marca 2017 roku. W konkursie uczestnik prezentuje 2 utwory w języku polskim, w tym jeden obowiązkowy, wybrany spośród piosenek zawartych w 23 płytach konkursu. Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Tarnobrzyskiego Domu Kultury. Good morning, wife. Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru. Szczęśliwi Christian i Anna wiodą dostatnie pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich namiętności, ale nad ich związek nadciągają czarne chmury. Były szef Anny, który poprzysiągł zemstę, czeka na czas, w którym będzie mógł jej dokonać. Gray's office. I'll pick you up at 5. I might not be done by then. Can I drive? No. It's beautiful. I bought it for us. I love it. Christian, this location is perfect. I'm going to build you a fabulous house. Please stop speaking of my husband as if I weren't here. Anna. You may call me Mrs. Gray. You that we
I should misbehave more often. We're being followed. How the hell are you, Anna? Jack, what do you want? So you want to play? Yes, sir. I swore I'd keep you safe, and I will. You can't keep me in a cage. I made a vow to love you faithfully, forsaking all others. Did you sleep with her? And to comfort you in times of need, for as long as we both shall live. Why do you defy me? Because I can. Disappoint.